Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i z góry przepraszam za brak kamery, zmianę nastroju. Jestem na wyjeździe, nie ma mnie w głównym centrum dowodzenia, ale myślę, że to nie przeszkodzi, żeby przedstawić wam trzy partie, które zagrał Jan Krzysztof Duda z Magnusem Carlsenem w finale Chess Toura, charytatywnym turnieju. Bardzo daleko zaszedł Janek, z czego się bardzo cieszymy. I pierwsza część finału właśnie już się zakończyła. Miało to trwać 4 partie, trwało 3 partie. Dziś, czyli 26 marca, jest druga część finału. Trzymamy za Janka kciuki i pokrótce przedstawię wam te 3 pojedynki. Janek zaprezentował się bardzo dobrze w finale, póki co. I już przedstawiam, jak to wszystko wyglądało. Otóż w pierwszej partii Janek grał czarnymi, Magnus rozpoczął z d4, skoczek f6, c4, posunięcie e6, skoczek f3, D5, gambit hetmański na szachownicy, chociaż widzimy, że tutaj partię katalońską stosuje Magnus Carlsen, grając posunięcie G3, na co czarne wybiły pionka, teoria teorią, tutaj goniec G2 i bardzo fajny ruch C5, od razu walczący o centrum, roszada ze strony białych, skoczek zagrywa na C6 i skoczek na E5. Tutaj nie wchodzę w teorię, na pewno to są ruchy z jednej i z drugiej strony na najwyższym poziomie i tutaj Janek zagrał goniec D7, żeby bronić skoczka. Jeżeli byśmy się pokusili czarnymi o zbicie pionka na D4, powiedzmy, no to tutaj byłaby przykrość spowodowana ruchem E3 i ten skoczek no nie może wrócić na C6, bo będzie bity tutaj i po wybiciu goniec wybija, a na końcu wisi wieża, no bo jest szach, czyli taktyka, a jeżeli skoczek zagrywa na B5, to białe wygrywają bardzo szybko, zbijając na D8 i na końcu są widły na wieżę. No więc trzeba bardzo uważać na taktyczne zagrania. Dobry zawodnik wie, że wzięcie dwóch pionów w debiucie może być podejrzane, więc trzeba grać goniec D7. Skoczek zagrywa na A3 z prostym planem wzięcia pionka. Tutaj wybicie na D4, skoczek z A na C4. Wieża C8, wzmocnienie tutaj obrony. Poza tym wieża zawsze może sobie dobrze działać po wolnej linii. Hetman zagrywa na B3. No i wymiana na E5, skoczek bije na E5. Goniec D6. Widzimy, że czarne nie liczą się z tym, że tutaj wisi pionek na B7. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia w tym wypadku. Tu się liczy przede wszystkim rozwój figur. No i też dlatego też goniec zagrał na D6, atakując skoczka. Zwróćmy uwagę, że jak hetman na przykład zbije na B7, znaczy w tym momencie nie może oczywiście, bo wisi skoczek, ale w przyszłości no to zawsze jest wieża C7, wieża B8. Chodzi tutaj głównie o przechwycenie inicjatywy. Skoczek wziął na D7, hetman wziął na D7 i zwróćmy uwagę, że znowu grozi bicie, ale tutaj czarne są z tego bardzo zadowolone. Poza tym na razie Janek ma pionka więcej. Wieża zagrywa na D1 i goniec E5. Taki dziwny ruch na pierwszy rzut oka, ale wydaje się sensowny. I teraz na przykład jakby białe zagrały F4 i pogoniły tego gońca, to goniec wraca na D6. Sprytne tutaj zagrania ze strony czarnych mogłyby następować, dlatego że teraz pionek jest nietykalny z uwagi na goniec na C5 i tutaj mamy związanko na królu. No więc w tej sytuacji po goniec E5 hetman postanowił wziąć na B7, na co Janek z przyjemnością to wymienił i zagrał wieżą na C7. W tym momencie goniec musi wrócić, więc na F3 powstała bardzo ciekawa końcówka. Ja myślę, że tutaj czarne powinny być zadowolone, mimo że nie mają pary gońców, co posiada przeciwnik. Król zagrywa na E7, posunięcie B3, wieża D8. No i wiadomo, tutaj trzeba atakować, swojego pionka nie można atakować, można ewentualnie go bronić. Wspomaga po prostu pionka D4, wiadomo. Nie boimy się nawet takich zagrań, bo król sobie ucieka, wszystko przeliczone. Król jest bliżej centrum, a w roszadzie, no byłby za daleko tego centrum. Goniec na D2 na spokojnie, na co skoczek idzie sobie do centrum. Tutaj znajduje świetną placówkę i ja powiem szczerze, że pozycja czarnych mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Jest obiecująca. No ale też goniec ma swoje tutaj do powiedzenia i zagrywa na A5. No więc skoczek musi obronić te dwie wieże, które były atakowane. No i w ten sposób tutaj goniec dał szacha, król na E8, wieża D3. Plan białych jest taki, aby zdwoić wieżę i tego pionka zapewne męczyć. Ale wieża zagrywa na C2, szuka aktywności. Wieża D2, próba wymiany, ale Janek tutaj zdwaja wieżę i wszystko działa, wieża AD1. No i to wygląda naprawdę obiecująco, to stoi dobrze. I teraz właśnie nasz zawodnik pokazuje lwi pazur. To jest fajne, że nie stoi w miejscu i nie próbuje grać na remis, tylko gra na wygraną, bo on zawsze każdą partię gra na wygraną. F5, bardzo ładny ruch. Plan czarnymi może być następujący, aby zagrać gońcem, dopychać pionka na E4. To byłoby bardzo łatwe.
Ale jest król G2, goniec zagrywa na F6 zgodnie z planem, ale jest król G4, który bardzo, bardzo przeszkadza. No i w tym wypadku tutaj Janek wybił tego pionka, po prostu goniec wybił. Struktura pionów jest bardzo różnoraka, ciekawa i skoczek zagrywa na D5 z opcją właśnie na gońca. Goniec D6, tutaj się aż tak bardzo mocno w każdy ruch nie zagłębiam, ale wierzcie mi, że obydwaj zawodnicy grają dobrze, nie są tutaj żadne błędy popełniane, są to ruchy naprawdę wysokiej klasy. Król F7, wiadomo, bronić pionka trzeba. Goniec F3, G6, wyczekujące takie ruchy. B4, Carlsen też coś próbuje zrobić. Wieża zagrywa na C4, posunięcie A3, skoczek B6 i jakieś tam może przerzuty ze strony czarnych, chociaż ciężko stwierdzić, co tutaj na myśli miał autor, ale myślę, że chodzi o to, żeby dopychać pionka, więc skoczek z D5 nie mógł już sobie stać. Goniec zagrywa na C5 i teraz nastąpiła wymiana wieżyczek, wieża C3. Bardzo fajne zachowanie z uwagi na to, że zobaczcie, że zostaje tutaj pionek broniony, chociaż nie było wyjścia go bronić, nie można by było zagrać E5, bo cały czas tutaj istnieją takie opcje jak goniec bije na B6, a potem goniec na D5 i byłyby problemy, więc wieża C3 zagrać musi, wieża D3. E5 teraz. No i właśnie pionki się fajnie tutaj już bronią. Goniec zagrał na E4, goniec E7 z próbą wymiany. Wymiana jest zaakceptowana. I wieża H3. Bardzo sprytny ruch białych z uwagi na to, że chce wymienić wieżę na swoich zasadach. Janek oczywiście tutaj nie za bardzo chciał wybić, no bo pionek może wybić i goniec z pionkiem dobrze będą stały. Potem goniec świetnie wceluje piony, no więc wymienić wieżę trzeba i w tej sytuacji skoczek poszedł na pionki. No A4 zagrać trzeba, skoczek na B6, przepraszam najmocniej, skoczek zagrał na D6 w sytuacji. Goniec na C2, posunięcie E4, pionki zrobiły się bardzo zaawansowane, ale zwróćmy uwagę, że te dwa pionki na tego jednego też są, no trzeba na nie uważać, po prostu mają potencjał. Król G4, król F6, król F4, no G5, trzeba tego króla odstraszyć od tego piona, wraca król na G4, na G6 i grozi H5. No ale Magnus, jak to Magnus, dobrze przeliczył pionkówkę i końcówkę, gra H4, H5 z tempem, król G3, no i król F6. Tutaj nie chcemy wybić, bo po wybiciu na G5 to my chcemy być bliżej tutaj powiedzmy piątej i czwartej linii królem. Nastąpiło B5, skoczek dał szacha, król H2, skoczek wrócił na D6. Absolutnie nie możemy zbić tego pionka na H4, gdyż to bardzo łatwo przegrywa z uwagi na goniec E4 i ten skoczek jest poblokowany przez gońca z każdej strony, a pionki szybko mogą zasuwać do pola przemiany. No więc w tej sytuacji skoczek D6 z powrotem, król G3, kolejny szach nastąpił, król G2, skoczek wrócił. No i to jest końcówka, powiem wam szczerze, remisowa, ale jeszcze można się naprawdę pomylić. F3 nastąpiło, na co jest E3 i pionki na czarnych polach bronią się same. Goniec na D3, ale Magnus to jest naprawdę wirtuos, on tutaj dobrze przeliczył końcówkę, ale jednak to czarne mają według mnie szansę, żeby tę partię wygrać. Skoczek B7, goniec C2, no i H4 nastąpiło, król H3, skoczek C5 i teraz A5, czyli tutaj te pionki zaczynają robić karierę. Janek zagrywa teraz posunięcie bardzo sprytne, najlepsze w partii D3. D3 robi przełom. Jeżeli zbija pionek, no to sorry, wygrywamy bardzo szybko. No więc w tej sytuacji musi wybić goniec, ale skoczek wybija na D3. I nie jeden z nas zapewne by się pomylił tutaj i wybił pionkiem, aczkolwiek może i nie. Wiadomo, że nie można zbić, bo czarne bardzo szybko wygrywają, więc trzeba grać B6. Pionek wybił i pionek wybił. No właśnie, i skoczek wrócił i broni pionka. I kto mi powie, co to za pozycja? Moi drodzy, jest to remisowa końcówka. Niestety, zaraz wam pokażę dlaczego, ale jeszcze zwróćmy uwagę, nie można byłoby zagrać A6, żeby ten pionek był jeszcze szybszy. Otóż ten ruch przegrywa. Dlaczego? Można sobie spróbować zatrzymać materiał, poszukać odpowiedzi. Dlatego, że jest szach, skoczek już jest bliżej tutaj na czwartej linii, król musi odejść oczywiście i na przykład skoczek E6 i na C7 zdąży obronić punktu A8, a pionek sobie zasuwa jak wolna Ameryka. Moi drodzy, teraz w tej sytuacji pionek oczywiście wybił, skoczek C5, no i tutaj nie ma, tutaj bardzo fajnie zagrał F4, Magnus oddaje pionka, trzeba zbić. Ta pozycja jest remisowa z uwagi na to, że jak król będzie chciał zasuwać sobie
tędy, w tę stronę, to biały król zawsze zdąży być bliżej, szybciej, będzie szybciej pionka e3. Powiedzmy, załóżmy, a skoczek musi oczywiście bronić pionka b7. Powiedzmy, skoczek b7, król h3. Jeżeli na przykład królem bym szedł w tę stronę, to ja idę tutaj, król idzie w tę stronę i ja idę tutaj. Zobaczcie, że jak król się poruszy, to ja tego pionka zbijam. Tak oczywiście nie było. Tutaj panowie jeszcze zagrali sobie ruchy następujące. Białe bardzo blisko trzymają się pionka. Janek coś jeszcze tutaj próbował czarować, ale w tej sytuacji kompletnie nic się nie dzieje. No i tutaj już w tej sytuacji panowie zgodzili się na remis, no bo nie ma innej opcji. Po prostu jest remis. Przejdźmy do partii numer 2. Janek gra kolorem białym. Rozpoczął ruchem d4, d5, c4, c6, skoczek c3, skoczek f6, e3, e6. Gambit hetmański króluje na szachownicy. Skoczek f3, skoczek z b7. Magnus gra spokojnie tutaj. Hetman c2. Zagrał Janek b6. Chcemy wprowadzić gońca. Wiadomo, goniec e2. Nie jest to strata tempa, już mówiłem w poprzednich filmach. Jak bicie, to bicie, jest wszystko w porządku. Goniec zagrywa na b7. Roszada ze strony Janka. Goniec d6. e4. Bardzo fajny ruch, który atakuje centrum. Tutaj pionek wybił, skoczek wybił, skoczek wybił. Hetman wybił do samego końca i skoczek f6 z atakiem. I hetman zagrał sobie od razu na pole h4. To jest dobre miejsce dla hetmana z uwagi na jakieś potencjalne ataki. Te gońce mogłyby się tu fajnie rozwijać i później atakować króla, jak on zrobi roszadę, ale Magnus przystępuje do kontrataku w centrum. C5 jak najbardziej dobre posunięcie. Gońce się otwierają. To jest ważne, żeby grać aktywnie. Wieża D1, hetman C7. Może jeszcze długa roszada jest tutaj konstruowana. Nie wiadomo, co tutaj w trawie piszczy. Znaczy goniec zagrywa na E3, przepraszam. H6 ze strony czarnych. No i teraz tutaj bicie na C5, goniec bije. Podsumowując do tego momentu sytuację, moi drodzy, jest tutaj pozycja totalnie równa, z czego jest chyba mistrz świata zadowolony. Skoczek zagrywa na d4, no nie chce wybijać za bardzo gońców. Wiadomo, skoczek na jakieś b5 fajnie by się mógł zahaczyć, bo jakby teraz byłby ruch białych, to ten ruch by nastąpił, byśmy wybili potem gońca, a skoczkiem następnie zrobili jakieś takie fajne widełki. Ale jest ruch a6, jest a3, chcemy przepędzić gońca. Wieża D8, czyli wprowadzamy kolejne figury do gry, B4, goniec zagrywa na D6, normalna sprawa, wieża AC1. No i pozycyjka jest taka, powiedzmy, myślę, że troszeczkę przyjemniejsza białymi. Ja bym z tej pozycji był zadowolony, ale myślę, że nie ma jakichś większych problemów tutaj mistrz świata w tej sytuacji. Po roszadzie skoczek na B3. Jakieś plany się tutaj mogą wyklarować, co wygląda bardzo groźnie z tej strony. Trzeba przyznać, że figury Janka są ustawione dobrze, ale Magnus to Magnus. Magnus gra najlepsze tutaj posunięcie w partii. Goniec na E5, dlatego że jakieś tutaj grożą goniec B2, trzeba uważać. Poza tym ucieka od takiego bezpośredniego ataku. Ale Janek gra tak, no trzeba tak robić. Tutaj redukcja jednej wieży jest zawsze dobrym pomysłem. Goniec wybił i wprowadził kolejną wieżę do gry. Goniec wrócił na E2, posunięcie B5, no i C6. Taki ruch trzeba grać. Bić nie wolno, bo skoczek A5 i zdobywamy tutaj materiał, więc goniec na A8. No i zobaczcie, goniec stoi na A8, ta figura stoi bardzo źle. Jeszcze skoczek to mu widocznie tutaj wskazał palcem, zagrał na A5 i broni po prostu mocno pionka. Wprawdzie skoczek też jest zaangażowany w obronę na bandzie, ale lepiej mieć taką sytuację białymi, uważam, niż stać się gońcem na A8 czarnymi. Tutaj skoczek zagrywa na D5 i goniec na F3. I jest to pierwszy chyba taki błąd Janka, nieduży, ale jednak, który prowadzi tutaj niestety do takiej gorszej sytuacji. Zaraz powiem dlaczego. Przede wszystkim należało zagrać wieża C2 profilaktycznie. To bardzo dobry ruch. Tego gońca moglibyśmy oddać i zwróćmy uwagę, że wieża broni bardzo ważnego pola D2 i goniec przede wszystkim też nie pomaga wieży w wejściu do obozu białych. To byłoby na pewno lepsze i można by było spokojnie kontynuować, ale niestety, no Janek to jest taki, no powiedzmy, waleczny zawodnik i to się chwali oczywiście. Zagrał gońcem, tutaj skoczek po prostu wybił i wieża wjechała na D3. Wieża zaczyna robić problemy tutaj białym. No i teraz powiem wam tak, jeżeli na przykład byśmy zagrali gońcem na B2 w tej sytuacji, no to się wydaje dobre, ale nie jest. Dlatego, że wieża C5 może pięknie zagrać, goniec mógłby zbić pionka. Zwróćmy uwagę, że hetman broni tego pionka, więc jest dobrze. A skoczek B7 byłoby takie naprawdę świetnym zagraniem, bo wieża no za bardzo nie ma co robić. Tutaj się nie chce grać tą wieżą na D2. No, można by było na przykład wieżą, powiedzmy, dobra, niech będzie wieża D2, to byśmy mogli próbować na przykład wymieniać hetmany grając hetmanem na G3,
bo ten pionek chciałby tam szybko dochodzić. No więc wieża raczej musiałaby pilnować linii ósmej, więc grywa na C8. Hetman D4. Taka pozycja byłaby już pozycją wygraną białymi, moi drodzy. Centralizacja tych figur jest fantastyczna. Goniec A3 nie ma nic do powiedzenia. Ale no wiadomo, Magnus wiedział, co się święci, zagrał wieżą na D3. No i w tej sytuacji goniec E4. Wieża wzięła pionka, goniec B1. Tutaj Janek liczy na aktywność tego gońca, może jakieś potencjalne opcje na mata, wiadomo, ale z zimną krwią tutaj wybija czarny na A3, wieża zagrywa na D1. Wydawałoby się, że bardzo ładnie, aktywnie pograły białe, ale jednak to się wszystko trzyma. Goniec na F6 z atakiem na hetmana, hetman E4, G6, wszystko się broni i król H1. No, wiadomo, w tej sytuacji na przykład jakby tutaj białe zagrały na D7, mogłyby być kłopoty po szachu na B6. Już nie wnikam, ta wieża zawsze wraca na C3 i tego pionka asekuruje. Magnus miał to wszystko przeliczone. Poszło G6, król H1, wieża C3, zdecydowanie hetman G4. Jeszcze jakieś opcje Janek próbuje, żeby na pewno coś poświęcić, zamieszać, ale jest H5 kontrujące hetman E2 i goniec zbił na C6. W tej sytuacji Janek poddał partię, dlatego że za dużo ma pionków strat i kompletnie żadnej kontry. Przejdźmy do partii numer 3. Janek gra kolorem czarnym. Magnus rozpoczął C4, skoczek F6, skoczek C3, E5. Partia angielska na szachownicy. Skoczek na F3, skoczek C6, G3. Goniec na B4, normalna sprawa. Skoczek D5, tutaj też się czarne niczego nie boją. Goniec wraca na C5, goniec G2. Roszada ze strony naszego rodaka. Roszada... Tutaj roszadę wykonuje Magnus, D6. Pozycja tutaj jest normalna, debiutowa, wszystko gra z jednej i z drugiej strony. E3, goniec G4, próbuje od razu wykorzystać ten ruch E3, żeby związać, ale jest H3, goniec H5, G4, goniec G6. Jakże to częsty obrazek ruchu tymi pionkami, że goniec ląduje na G6. Tutaj nastąpiło D4, od razu jest akcja właśnie, żeby ten skoczek mocniej bronił pionka D4, dlatego te H3, G4 było zagrane, żeby goniec już nie przeszkadzał skoczkowi. Goniec zagrywa na B6, skoczek tego gońca wybił, AB, normalna rzecz, i skoczek H4. W tym układzie Janek zagrywa dosyć ciekawie, chyba najlepiej w partii. W ogóle pozycja czarnych jest bardzo, bardzo obiecująca, ja myślę, że przyjemniejsza nieco. To jest takie tylko moje odczucie. Po goniec E4, F3 nastąpiło i bardzo ciekawy ruch naszego rodaka. Naprawdę Janek prezentuje bardzo dobrą grę. Bardzo dobrą grę, uważam. I zagrywa skoczek D7. Świetny ruch, atakujący skoczka. No i na pewno jakby tam hetman, powiedzmy, tutaj sobie zagrał na jeden, żeby tego skoczka bronić. Chociaż nie chce się bronić słabej figury, więc ten ruch może byłby bez sensu. To tutaj po prostu Magnus wybił i hetman wybił na H4. Zobaczcie, jak stoją te pionki. One nie stoją dobrze. Uważam, że czarne stoją świetnie, zaraz jak będzie taki ruch D5. Trochę ciasno, zamknięta pozycja i uważam, że skoczki teraz prezentują się zdecydowanie lepiej. Goniec zagrywa na D2. Hetman H6. Jakieś tam próby oczywiście gry następują. A4. Jasne jest, że białe będą próbowały grać aktywnie na hetmańskim skrzydle. Wieża z F na E8 nieco wymusza takie tutaj zagranie D5, no bo to jest oczywiste, za chwilę czarne będą chciały wybić. Znaczy w planach na pewno taki ruch byłby. Tutaj Magnus postanowił zamknąć tę pozycję. Skoczek E7, hetman F3, wieża F8, bronić pionka trzeba. Posunięcie B3, na spokojnie właśnie tutaj białe podchodzą do tego. Dużo manewrów można jeszcze wykonać. Skoczek C5 zajmuje bardzo dobrą placówkę. Wieża z A na B1. Bardzo brakuje pionka na A5, tego z B6. To takie klasyczne ustawienie by było i czarnym uważam, że nie groziłoby nic, a w zanadrzu jednak białe mają takie posunięcie B4. Skoczek G6, hetman G3, skoczek H4. Tutaj no, można próbować oczywiście zbić, to by był na pewno dobry pomysł, bo pionek E4 mógłby być bardziej atakowany, ale Magnus znowu tym gońcem zagrywa, słuchajcie, do rogu. I te gońce tam mu po prostu grają. G5, piękna blokada, goniec na E1, skoczek D3, jakaś tam próba wybicia, goniec wrócił, skoczek wrócił, hetman H2. Wiadomo, tu się panowie testują, król trochę bliżej na G7, goniec wrócił. Z atakiem znowu F6, no i tutaj hetman teraz na C2. Widzimy, że białe będą próbowały grać na skrzydle hetmańskim. Skoczek wrócił, goniec zagrał, bo trzeba bronić pionka. Skoczek E7 do hetmańskiego skrzydła trochę bliżej i B4. No i ten ruch jest, uważam, nieco kontrowersyjny. To znaczy, taki ruch trzeba zagrać oczywiście w którymś momencie, bo Janek zagrał tutaj na D7, ale dlaczego, Janku, nie zbiłeś pionka na A4? Uważam, że trzeba było to zrobić. I teraz uwaga.
Wieża A1 trzeba by było atakować. No wiadomo, no teraz B5 byłoby dobre. Jak przepycha pionek tutaj na C5, no to pionek broni skoczka, jest ok. Ale jak byłoby wybicie, to skoczek B6. I zwróćmy uwagę, że tutaj wieża nie ma podparcia od wieży, więc trzeba było zareagować. I tutaj skoczek mógłby zbić. No i pionek się na C7 trzyma, nie ma tutaj groźby. Uważam, że może to by było lepsze czarnymi. Nie wiem tego. Ciężko mi naprawdę to ocenić. Magnus na to chyba liczył, więc coś może tutaj jeszcze w trawie piszczało. No ale zobaczmy, jak w partii było. Skoczek D7, poszło A5, wybicie i teraz poszło C5. Magnus ewidentnie miesza i właśnie odciągnął tego pionka, żeby zagrać pionkiem na C5. Hetman G6 próbuje wracać do obozu jak najszybciej. Bicie nastąpiło, ale też hetman tu się fajnie też ustawił na diagonali, dlatego że skoczek od razu wybił na D5. Jeżeli byśmy zbili na D6, to hetman wchodzi na T7, jest pozamiatane, nie ma co grać. W tej sytuacji skoczek oczywiście wybił, pionek wybił na C7. Trzeba przyznać, że Janek dobrze się broni, no bo trzeba to nazwać małą obroną. I ruch A4, który mi się bardzo podoba. Ten pionek robi się wolny i niebezpieczny. Wieża D1, tutaj skoczek z piątki na B6. Zobaczcie, skoczki dobrze się asekurują. Też asekuracja punktu C8. Pionka nie można tak łatwo doprowadzić. Nastąpiło B5, wiadomo, goniec chce się rozciągnąć. Hetman F7, goniec B4. Wieża z F na C8 i wieża zagrała na D3. I teraz, no właśnie, moi drodzy, Janek uważam, że teraz popełnia błąd, ale on tu przeliczył, że chce mieć jakość więcej. Już mówię, o co chodzi. On zagrał A3. Oddaje pionka. I teraz tak, ja to cofnę na chwilkę i pokażę, jak można byłoby sprytnie zagrać. Otóż skoczek C4 byłoby sprytnym zagraniem. Może, żeby wstawić drugiego skoczka i próbować tego pionka dociskać. Ewentualnie też jest tutaj opcja oczywiście wybicia na C7, więc ten ruch byłby ciekawy, ale jakby tutaj wieża zbiła na D7, hetman musiałby odbić. Jankowi prawdopodobnie się ta pozycja nie podobała z uwagi wieża na dwa gońce, ale po wybiciu na C7 hetman D5, no wybić nie wolno absolutnie, bo otwieramy tutaj jeszcze bardziej gońca, no to hetman F7 i uważam, że pozycja byłaby obiecująca czarnymi, a na pewno nie przegrana, bo ten pionek jednak jest groźny, a wieża łapie aktywność i no, można by było się sprzeczać w tej pozycji. Bardzo podobnie powstało właśnie po ruchu A3, goniec wybił i teraz skoczek C4. No i wieża wybiła, hetman wybił i Janek wziął na A3 gońca. To jest zrozumiałe, ale to jest gorsza wersja czarnymi z uwagi na B6. Magnus wszystko policzył i Magnus na to się godzi. Te pionki niestety no, odciągają wieżę z C8 od wszelakich tutaj aktywności. No i tutaj wieża zagrała na D3, wieża B1 na spokojnie broni, poza tym chce przerzucić gońca, pionek jest nieistotny. Wieża D2, goniec F3, hetman D6, goniec E2. Zobaczcie, na spokojnie ten Magnus przedstawia te figury po prostu jak czarodziej. Hetman A3, można by było się przestraszyć, ale król z gońcem, zobaczcie, w taką świetną formację stworzyli obronną. Wieża zagrała na D6, no pionka próbuje coś tam męczyć. No i tak naprawdę teraz Magnus sprytnie wymienia hetmany. Po wymianie hetmanów król F8, goniec C4, goniec znajduje świetną placówkę na polu D5. Król E7, goniec D5, wieża A8 i bardzo dokładny ruch Magnusa, wieża B2, nie pozwalający na żadne kontry. To znaczy taki ruch też wyczekujący. W tym momencie Janek poddał partię, no bo nie ma co grać. Tutaj grozi po prostu bicie na B7. I tyle w temacie. Ale muszę przyznać, że bardzo dobra gra naszego Polaka. Takie odniosłem wrażenie. On nie przegrał tutaj po 20 ruchach, moi drodzy. On naprawdę dostał dobre pozycje. W którymś momencie oczywiście ta niedokładność następuje, a Magnus bezlitosny wykorzystuje to. No i tak, dlatego jest pewnie najlepszy na świecie póki co. Dzięki serdeczne i czekamy na drugą część finału. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć.